Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia Raport Flesz i zapraszam na przegląd najnowszych i najświeższych informacji gospodarczych z kraju i ze świata. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Uruchomimy ponad 560 milionów złotych na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty. Powinno to wygenerować kredyty o wartości około 32 miliardów złotych. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza Unii Europejskiej, czytamy w komunikacie. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie trafi do przedsiębiorców oraz podmiotów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca roku. Rządowi zależy na przyspieszeniu prac związanych z budową centralnego portu komunikacyjnego, by projekt wpisał się w proces podnoszenia polskiej gospodarki po pandemii, poinformował wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała. Według niego pandemia nie wpłynie też istotnie na przyszły kształt lotniska z wyjątkiem elementów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym. Zmiany wynikające z pandemii nie są duże, bo główny horyzont czasowy 2027 rok jako otwarcie to będzie moment, kiedy ten czas będzie już historią, powiedział. Dodał, że nowelizacja specustawy o CPK jest na finiszu uzgodnień wewnętrznych i w lipcu lub sierpniu zostanie skierowana do uzgodnień międzyresortowych. Wykup gruntów zacznie się w tym roku. Kwietniowe dane dotyczące wzrostu płac i dynamiki zatrudnienia znalazły się znacząco poniżej konsensusu rynkowego. Zdaniem ekonomistów negatywne efekty pandemii mogą przełożyć się na dalsze spadki dynamiki płac nawet do poziomów ujemnych. Część analityków przewiduje poziomy w granicach 0,5% wzrostu rok do roku, poprzednie dynamiki w okolicach 6-7% są ich zdaniem nie do utrzymania w tym roku. Według GUS-u przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, w kwietniu wzrosło o 1,9% rok do roku, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 2,1% rok do roku. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,7% i wyniosło 5285,01 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 2,4% i wyniosło 6 258 tysięcy osób, podano w komunikacie. Nowelizacja tegorocznej ustawy budżetowej planowana jest na przełomie czerwca i lipca, potwierdził minister finansów Tadeusz Kościński. Działamy zgodnie z planem. Pod koniec czerwca w lipcu będziemy nowelizować budżet. Oczywiście, jak zmienimy stabilizację, regułę wydatkową, powiedział. Zaznaczył, że resort nie ma jeszcze pełnego obrazu skutków pandemii i nie wie jak będzie wyglądać dalsza sytuacja epidemiologiczna. Nie wiemy czy jesteśmy już w końcowej fazie, czy to jest tylko okres przejściowy i epidemia znowu wybuchnie, czy będziemy mieć środki na utrzymanie gospodarki jak i teraz, czy będziemy mogli koncentrować się na impulsie gospodarczym, żeby restartować gospodarkę powiedział. Na rachunkach bieżących budżetu państwa jest w tym momencie około 90 miliardów złotych, nie ma więc na razie pilnej potrzeby nowelizacji budżetu. Inflacja w Polsce wyniosła 2,9% rok do roku w kwietniu wobec 3,9% inflacji miesiąc wcześniej podał Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik nie zmienił się. W całej Unii Europejskiej inflacja wyniosła w kwietniu 70% rok do roku. Inflacja konsumencka wyniosła 3,4% w ujęciu rocznym w kwietniu 2020 roku, jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny. Inflacja w strefie euro wyniosła 30% rok do roku w kwietniu 2020, wobec 70% rok do roku miesiąc wcześniej podał unijny urząd statystyczny. Według finalnych danych konsensus rynkowy wynosił 40% rok do roku. W całej Unii Europejskiej inflacja wyniosła w kwietniu 0,7% wobec 1,2% miesiąc wcześniej i 1,9% w kwietniu 2019 roku. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro w ujęciu wyrównanym sezonowo wyniosła 27 miliardów euro w marcu, podał Europejski Bank Centralny. Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych 32 miliardy euro, w dochodach pierwotnych 2 miliardy euro oraz w usługach 2 miliardy euro. Zostały ono częściowo skompensowane deficytem dochodów wtórnych 9 miliardów euro, podał Bank Centralny w komunikacie. W ciągu 12 miesięcy zakończonych w marcu 2020 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 338 miliardów euro. To jest 2,8% PKB strefy euro wobec 350 miliardów euro 3% PKB nadwyżki rok wcześniej. Tyle informacji teraz. O 22:25 w programie Ekonomia Raport z doktorem ekonomii z Wyższej Szkoły Bankowej będziemy rozmawiać o tym, czy Polska w czasie kryzysu dogoni bogate kraje Unii Europejskiej. Jolanta Pawlak, do zobaczenia.